warsztaty fotograficzne na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego zorganizowane przez Polską Grupę Energetyczną. Jest to spotkanie pracowników zafascynowanych fotografią, ale również możliwość wykonania zdjęć na terenie największego parku bagiennego w Europie. Pokazanie fauny i flory, które później będzie można oglądać na wystawie fotograficznej. Na warsztatach fotograficznych w Biebrzańskim Parku Narodowym udało mi się uchwycić kilka unikalnych ujęć, jeżeli chodzi o ptak batalion. Występuje w herbie tego parku. Leciałem nad ptakami, które przelatywały nad wodą, nad lustrem wody. Charakteryzują się tym, że lecą w dużych grupach i świetnie koordynują siebie nawzajem. Dzięki warsztatom fotograficznym w Biebrzańskim Parku Narodowym mieliśmy okazję spotkać osoby o tym samym zainteresowaniu fotografiką w grupie PG. Była to okazja do wspólnej pracy podczas plenerów fotograficznych, wymiany doświadczeń, zawiązania nowych relacji i spędzenia miło czasu na łonie natury. Polska Grupa Energetyczna od 21 lat w ramach programu Lasy Pełne Energii prowadzi akcje w celu poprawy jakości wód gruntowych, jakości powietrza, a także odbudowy drzewostanu. Pracownicy oraz ich rodziny przez ten okres czasu posadzili około 600 tysięcy drzew. Elementem współpracy Polskiej Grupy Energetycznej i Biebrzańskiego Parku Narodowego jest rozbudowa infrastruktury fotowoltaicznej.